Ostatni mecz drugiego dnia Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu w Lubawie w kategorii U15 chłopców. Toruńska Akademia Futsalu grać będzie z rekordem bielsko-biała. TAF walczy o przetrwanie, a rekord o to, żeby być w gronie ćwierćfinalistów. I to z miejsca pierwszego, bowiem w pierwszym spotkaniu zwycięstwo 6-0 nad Pogonią Sokołem Lubaczów i w tym momencie pierwsze miejsce z bilansem bramkowym plus 6. Co do zespołu z Lubaczowa i Torunia, to widzimy, że Lubaczów też ma 3 punkty, ale bilans bramkowy minus 3, natomiast Torunianie z 0 i też 3 bramkami na minusie. Jeśli chodzi o składy obu drużyn na to spotkanie, rekord bramkarze Wojciech Zborek i Marcin Wolny, gracze z pola Kamil Sadlik, kapitan Tymoteusz Kliś, Kacper Kur, Piotr Wykręt, Igor Kaźmierczak, Kacper Oszek, Kamil Józefowski, Maksymilian Koza, Jakub Wiertelosz, Patryk Walczak, Filip Kliś i Dawid Polak. Trenerem jest Daniel Gala. Natomiast jeśli chodzi o zespół Michała Suchockiego, a więc Toruńską Akademię Futsalu, w bramce grać będą Mateusz Sztuczka, on w składzie wyjściowym, na ławce zaś jako jego zmiennicy Jakub Ciżyński i Bartosz Burzyński, gracze z pola Marcel Rozwadowski, Jakub Słabkowski, Kacper Włodarek, Kacper Suchocki, Bartosz Burzyński i Jakub Ciżyński, to jeszcze raz powtórzę, są bramkarze. Dalej Wiktor Kwiatkowski, Patryk Cichowicz, Dawid Danielak, Mateusz Durzyński, Alan Rachacki, Sebastian Kędzierski i Tymon Jasiński. Przywitanie kapitanów obu drużyn, Tymoteusza Klisia i Mateusza Sztuczki, bramkarza TAF-u, wymiana proporczyków i prezentów, losowanie stron tego, kto zaczyna. No i za moment pierwszy gwizdek, który rozpocznie nam tę rywalizację, jak należy wnosić po obecności w kole środkowym zawodnika w zielonej koszulce Kamila Sadlika, to rekord. Rozpocznie i rzeczywiście tak się też stało. Właśnie zielone koszulki to aktualni mistrzowie Polski, na żółto zaś zespół TAF-u. Warunkiem do tego, żeby awansować do ćwierćfinału w przypadku drużyny z Torunia, jest zwycięstwo. Już nieważne, iloma bramkami, no bo każdy triumf poprawia ich bilans bramkowy, a oni mają aktualnie taki sam jak Pogoń, to znaczy zgodnie z tym, co widzieliśmy na planszy i tym, co ja wspominałem, minus 3. Natomiast jeśli chodzi o rekord, to ta drużyna oczywiście w przypadku jakiejkolwiek zdobyczy punktowej nie dość, że gra dalej, to jeszcze jest pierwsza w grupie. Grać dalej będzie rekord, także jeśli nie przegra z zespołem TAF-u wyżej niż 10 bramkami. Wtedy z drugiego miejsca wejdą Bielszczanie, no a bilans będą mieć dalej korzystniejszy niż zespół Pogoni Sokół Lubaczów. Oczywiście w przypadku na przykład 9-0 dla TAF-u, no bo zwycięstwo w meczu bezpośrednim działa na korzyść drużyny Daniela Gali. No ale to tak, oczywiście mówiąc trochę pół żartem, pół serio, trochę z tego mistycznego, matematycznego punktu widzenia. Zwycięzca tej grupy spotka się jutro z Sopkiem Kraków, a drużyna, która zajmie miejsce drugie, ze Stalą Rzeszów. Od autu będzie rozpoczynać zespół TAF-u. Piłka już wprowadzona do gry przez podopiecznych Michała Suchockiego. Ależ agresywnie w pressingu teraz wyszedł Kamil Sadlik, starał się tuż przed polem bramkowym zespołu przeciwnego przejąć piłkę. Jeszcze raz to czyni gracz
z numerem 10. Przychodzi mu też do pomocy w tym elemencie Kacper Kur. No i rzeczywiście przechwyt rekordu ma miejsce. Wykręt do Sadlika, ale nie trafił w piłkę Kamil Sadlik. Będzie rozpoczynać Mateusz Sztuczka. Przeniesienie akcji na połowę Bielszczan. Uciekła jednak piłka Alanowi Archackiemu, a tymczasem Sadlik znów bliski trafienia, ale znów zabrakło troszkę szczęścia. Jeszcze raz Sadlik, szósty metr broni Sztuczka, ale jednak piłka w pechowych okolicznościach wpada do jego bramki. 1-0, więc rekord prowadzi Stafem. No to widzimy, nie domknął nóg, nie domknął kolan Mateusz Sztuczka. No i wślizgnęła się gdzieś piłka, taki szczurek między jego nogi. Pierwszy gol na tym turnieju Sadlika, nie trafił w spotkaniu z Pogonią Lubaczów. Tam dwa razy Kurras, Oszek, Józefowski, wykręt i Polak do siatki piłkę wbijali. Lewa strona. Kaźmierczak, Kaźmierczak na siódmym metrze. Zaatakowany przez Kacpra Suchockiego i aut udało się wywalczyć w tej sytuacji rekordowi. Strzał za linii przerywanej. Chybiony przez Igora Kaźmierczaka. Też mającego swoje okazje na zdobycz bramkową przeciwko ekipie Pogoni Sokół. W międzyczasie faul pierwszy gwizdnięty drużynie rekordu w tej połowie. Oddał tu tafowcy Cichowicz. Jeszcze raz Cichowicz, zagranie po linii Szkopu, w tym, że Jakub Sławkowski w centralnym sektorze boiska się znajdował i przez to też wytoczyła nam się futsalówka na aut i padła łupem rekordu. Dobrze, teraz zachował się Duszyński. Duszyński powstrzymywany przez Oszka, ale ciągle zespół z Torunia z szansą na zagrożenie bramce Wojciecha Zborka. Dobre zachowanie Archackiego. No i gwizdek. Słyszeliśmy. Piłka przyznana rekordowi. Uciekła ona Archackiemu na aut. Stąd ta ingerencja sędziów. Teraz dogoniony przez Sławkowskiego Kliś. Filip Kliś, mamy dwóch Klisiów, jest jeszcze Tymoteusz z numerem 18. Wyłożenie na 10 metr i jest 2-0, piąta. Minuta jeszcze nie nastała nawet, a już 2-0 prowadzi zespół mistrzów Polski. Trafienie gracza z numerem 9, czyli Kacpra Oszka. Drugi raz na turnieju w Lubawie strzela bramkę ten zawodnik, który pod koniec maja skończy 15 lat. Oszek znów szukał dla siebie szansy. Zatrzymany jednak przez Włodarka. Jeszcze raz dobrze Kacper Włodarek w defensywie. Oszek do środka, zgranie. Wyprowadza rekord, piłkę z własnej połowy z dosyć dużym trudem. No i nawet koniec końców strata na koncie Bielszczan. Szanowni Państwo, komunikat.
Józefowski. Dobrze. Przerwał Włodarek. Zagranie do prawej strony. Tu jest Kaźmierczak. Kaźmierczak schodził do środka. Wskoczył przed niego Cichowicz. Nie pozwolił na oddanie strzału zawodnikowi z numerem 8, ale jeszcze będzie z narożnika rozpoczynać grę zespół rekordu. Szukali na siebie miejsca przy tych miankach, krzyżówkach zawodnicy rekordu, ale za długo to wszystko trwało. Rzucona piłka znów na prawe skrzydło, ale po raz kolejny najbardziej wysunięty gracz stał w środkowej części, więc po raz kolejny to przeniesienie do boku akcji okazało się być nieudane w wykonaniu tafowców. Od bramki teraz Wojciech Zborek będzie zaczynać. Zaczynał swoją karierę Wojciech Zborek w szkółce piłkarskiej ze Brzydowice, no ale trafił ostatecznie do rekordu ten bramkarz w 2019 roku. Oczywiście rekord też coraz mocniej rozbija się, jeśli chodzi o rozgrywki piłki trawiastej, nie tylko hala. Choć w seniorskim futbolu oczywiście zdecydowanie lepiej wyglądają ci, którzy w pięcioosobową piłkę grają. Minięty dobrze teraz Kacper Kur. Kędzierski do środka, ale ta piłka zwrotna w kierunku Sebastiana Kędzierskiego. Wylatuje na aut. Kur do rogu, do Sadlika. Jeszcze raz będzie rozpoczynać rekord ze stojącej piłki. Tym razem ustawi ją gracz w zielonej koszulce tuż przy linii przerywanej. Kliś. Kur, Zborek, długa piłka od bramkarza do Tymoteusza Klisia, ale przechwyt notuje po swoim dobrym wyjściu przed bramkę Mateusz Sztuczka. Siódma minuta rozpoczęła się w Lubawie w pierwszej połowie meczu. Rekord TAF. 2-0 prowadzą zawodnicy z Bielska Białej po golach Sadlika i Oszka. Przewinienie pierwsze po stronie Toruńskiej Akademii Futsalu. Przewrócony Piotr Wykręt. Ale udało się szybko TAF-owi odbudować to, co przed chwileczką mieli, czyli piłkę pod polem bramkowym drużyny z Bielska. No ale właśnie, co z tego, skoro sami bramki nie zdobyli, a poszła kontra, no i udało się strzelić Bielszczanom po raz trzeci. To chyba jeszcze na tyle pechowo się to wszystko ułożyło. Tak jest, że to prawdopodobnie zostanie zaliczone jako gol samobójczy Mateusza Duszyńskiego. Siódma minuta rywalizacji. No i poszło potwierdzenie od speakera, że rzeczywiście to jest samobój Duszyńskiego. A więc pojawi się na liście strzelców nazwisko gracza TAF-u, ale niestety dla Toruńskiej Akademii Futsalu nie po tej stronie grafiki, co trzeba. Z rogu mistrzowie Polski. Kur,
lewej nogi, no ale tu dobrze przypilnowany przez kędzierskiego zawodnik drużyny w zielonych koszulkach. Rozpoczyna TAF, długa piłka na Sławkowskiego. Sławkowski, prawa noga strzał, ale wprost w zborka posłana piłka. Dobra kontrola nad piłką Sadlika, ale tylko do pewnego momentu. Choć to zgubienie na moment futsalówki wcale jeszcze nie oznacza, że rekord pozbawił się posiadania i szansy na zdobycie czwartego gola. Wręcz przeciwnie, jeszcze jest rzut rożny, ale niedokładne to wznowienie z kornera i będzie. Przerwa w grze, bo rozmowa z ławką czeka sędziego. Upomniany Daniel Kala przez arbitra, no ale już wszystko, co miało być powiedziane, to zostało powiedziane. Można grać się dalej. Rozpoczyna TAF po rzucie sędziowskim. Sławkowski jeszcze tam przyszedł do pomocy kędzierskiej, ale piłka pada łupem z borka, choć ten akurat przy wznowieniu za mocno kopie piłkę i ta trafia do sztuczki, a on posyła dalekie zagranie na pivota, na Jakuba Sławkowskiego i on pakuje piłkę do siatki. 9. minuta rozpoczyna się w Lubawie przy wyniku 1-3, bo TAF z pierwszym trafieniem na tym turnieju właśnie po golu chyba największej gwiazdy z tego składu, biorąc pod uwagę formę w rozgrywkach trawiastych i turnieju eliminacyjnym, czyli gwiazdy, jaką jest Jakub Sławkowski. Teraz zdążył się wrócić Wiktor Kwiatkowski. Już czekał zawodnik rekordu na dłuższym słupku, żeby wykończyć tę akcję. Strzał z bardzo ostrego kąta, ale wprost w ręce sztuczki. Jeszcze 3 minuty i 25 sekund do końca pierwszej połowy. Ucieka futsalówka Kwiatkowskiemu. Jeszcze zachęca do wzmożonych ataków, do aktywniejszej gry swoich podopiecznych Michał Suchocki. On jeszcze nie uznaje w żadnym wypadku tego spotkania za stracone. Wręcz przeciwnie, ma nadzieję, że tutaj TAF jeszcze pozytywnie zaskoczy. Sztuczka zderzył się z kolegą. Leżą dwaj zawodnicy TAF-u na parkiecie. Przerywa grę sędzia. Sztuczka już się podniósł, ale jeszcze czekaliśmy chwilę na Jakuba Sławkowskiego. No ale już wszystko w porządku. Rozpoczyna TAF. Sztuczka podłącza się pod rozegranie. To też było charakterystyczne w pierwszym meczu z zespołem Pogoni Sokół. Przypomnę, drużyna z Lubaczowa. 3 punkty za zwycięstwo, 3-0 nad TAF-em. Ich satysfakcjonuje w tym pojedynku każdy wynik oprócz zwycięstwa drużyny z Torunia. Kędzierski, piłka obita o bandę, od autu będzie rozpoczynać zespół TAF-u. Sławkowski.
Kędzierski. Przy nim już Kamil Józefowski. Wychodzi wyżej teraz rekord do pressingu. Taffe przenosi jednak ostatecznie akcję na połowę. Jeszcze Cichowicz tu się urywa. Kwiatkowski, przepraszam, na skrzydle. Ale nie udało się zaatakować bramki Wojciecha Zborka. Nie udało się oddać strzału. Zmiany w rekordzie. Nowa czwórka pojawia się na parkiecie. Dawid Polak, strzelec jednej z bramek w poprzednim spotkaniu. Lewa strona, koza lewa noga teraz z kolei. Patryk Walczak, stojący przed szansą na trafienie, ale dobrze sztuczka się zachował. Minuta i 34 sekundy do końca pierwszej połowy. Sztuczka po raz kolejny dobrze. Czujnie kapitan Tafu. Zborek do prawej strony. Polak. Walczak, Polak. Poszedł na obieg teraz Maksymilian Koza. To on był w tej wcześniejszej sytuacji oczywiście. Walczak natomiast z przodu, o właśnie teraz ganiający za piłką zawodnik z numerem 25. Jedyny rok młodszy gracz w stawce zawodników z Bielska. Przełożył sobie ładnie Sławkowski nad rywalem futsalówkę, ale ta pada łupem z Borka. Przyciśnięty przez dwójkę rywali do linii bocznej Wiertelosz. Zgubił piłkę. Strzał odbity przez Zborka. Jeszcze powalczył Włodarek. Będzie jednak out dla drużyny rekordu Bielsko-Biała. 27 sekund do końca pierwszej połowy. Faleczny Taf w spotkaniu z zespołem z Bielska, ale na razie przegrywa ekipa toruńska 1-3. Rozpoczął grę Tymon Jasiński, sztuczka Sławkowskiego. Jeszcze tam próbował Duszyński dołożyć coś od siebie, ale to Walczak ruszył na bramkę przeciwnika. Nie opanował jednak piłki. Sławkowski powstrzymywany przez Polaka. Zderzyli się obaj panowie, ale faulu nie ma. Walczak do środka. Będzie okazja, słupek! Po tym strzale oddanym równo z końcową syreną, a więc ostatecznie wynikiem 3-1 kończy się pierwsza połowa meczu rekordu Bielsko-Biała z Taffem Toruń, kończąca rywalizację w grupie drugiej przy takim układzie. Rekord i Pogoń Sokół Lubaczów w drugiej rundzie rywalizacji w Lubawie.
Rekord 3 TAF 1 po pierwszej połowie ostatniego spotkania drugiego dnia Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu i zarazem całej fazy grupowej imprezy w Lubawie. Szansa dla walczących wciąż o awans z grupy drugiej do ćwierćfinału zawodników Michała Suchockiego, ale przestrzelił Wiktor Kwiatkowski. Jedyny gol na razie zdobyty przez TAF za sprawą Jakuba Sławkowskiego, jeśli chodzi o Bielszczan. Oni mogli się cieszyć po golach zdobywanych przez Sadlika i Oszka. Też mieliśmy jedno trafienie samobójcze, którego autorem Mateusz Duszyński z TAF-u. Nie opanował piłki Kacper Kur. Będzie rozpoczynać z linii środkowej zespół w żółtych koszulkach. W takich właśnie występuje TAF. Na zielono zaś broniący tytułu mistrzów Polski zawodnicy rekordu Bielsko-Biała. Wiktor Kwiatkowski krótko z Duszyńskim. Duszyński zatrzymywany przez Sadlika. Jeszcze raz będzie rozpoczynać z boku zespół w żółtych koszulkach, czarnych spodenkach i żółtych także getrach. Cichowicz, jeszcze jeden aut dla Toruńskiej Akademii Futsalu. Sebastian Kędzierski rozpocznie grę swojej drużyny. Kwiatkowski szuka miejsca na strzał lewą nogą. Znalazł to miejsce, ale natrafił na przeszkodę w postaci Tymoteusza Klisia. Zamknięty po raz pierwszy dzisiaj chyba tak na poważnie rekord przed własną bramką w okolicach własnego pola. Bramkowego! Płaski strzał, ale chybiony przez Wiktora Kwiatkowskiego. Płaski wyrzut, nieprecyzyjny z Borka, bo piłkę przejął zawodnik TAF-u, ale nie utrzymał się przy niej klub z Torunia. Jeszcze fizyczne starcie, w którym ucierpiał Sadlik, ale nic nie było. Pokazywali zawodnicy TAF-u i przychylili się do tego również sędziowie. Cichowicz. Dał to Torunianie. Sztuczka dobrze otwierająca zagranie do Kwiatkowskiego, ale przyciśnięty przez defensywę bielską do skraju boiska. W tej sytuacji Wiktor Kwiatkowski skapitulował, aczkolwiek jeszcze autę dla TAF-u Toruń. Sławkowski! Mocno, ale niecelnie. Choć dużo się nie pomylił. Zawodnik z dychą na plecach. Zborek, ależ precyzyjne zagranie do Sadlika, ale brawo Mateusz Sztuczka. Piłka dla drużyny z Torunia, co więcej, rekord jeszcze z faulem. Sławkowski próbował tak się odwrócić jak w pierwszej połowie, kiedy zdobył gola. Dobrze przerwał. Teraz Kwiatkowski. Kwiatkowski na lewej stronie do Sławkowskiego. I to jest niestety dla TAF-u już zagranie z linii bocznej. Świeża czwórka pojawia się w drużynie rekordu. W locie oczywiście następują te zmiany. Piętnasta minuta spotkania. Rekordziści tutaj optymistycznie podeszli do rozegrania tej akcji. Natychmiastowa próba uruchomienia Oszka, ale ona kończy się fiaskiem. Sławkowski podwojony, ale to sprawia, że trochę więcej miejsca miał w tej sytuacji Kędzierski. Trafił jednak w plecy przeciwnika, który nie bał się podstawić pod ten strzał. Trochę
oddać zdrowia dla drużyny, która prowadzi w tym spotkaniu 3 do 1. Błąd Tafu i raz rekord będzie miał okazję na nieco dłuższe podtrzymanie piłki, bo jeszcze nie mieli okazji się z nią zaprzyjaźnić. W drugiej części spotkania zawodnicy w zielonych koszulkach. Prawa strona Polak na dalszy słupek. No i proszę, pierwsza tak naprawdę poważna akcja drużyny mistrzów Polski po zmianie stron. I od razu ona kończy się bramką. A strzelcem tejże bramki Kacper Oszek. To jest jego trzeci gol na tym turnieju. Rozpoczął tę akcję Józefowski, rozrzucił do prawej strony, no a potem tam skąd przyszła ucałówka została oddana, no i nabiegł na nią Oszek, który pokonał z bliskiej odległości Sztuczkę, który nie przeniósł się odpowiednio szybko od jednego słupka do drugiego. 4-1 dla rekordu. Sztuczka, teraz niebezpieczna gra w jego wykonaniu, ale wrócił w pole, gdzie mógł używać rąk i wykorzystał to przeciwko Oszkowi. Sławkowski, dobry powrót. Jeszcze raz Sławkowski, tym razem do przodu, jego rajd, no ale uciekła piłka. Zablokował go jeszcze Filip Kli, żeby nie mógł o nią powalczyć, nawet gdyby chciał Sławkowski, Sławkowski i gol! Jest 4 do 2. 16 minuta spotkania. Drugie trafienie dla Tafu i drugie, którego autorem jest Jakub Sławkowski. Zobaczmy. Raz i dwa. Ruleta i strzał zamieniony na gola. Po raz kolejny musi Wojciech Zborek wyciągać piłkę z siatki. Taf jeszcze walczy. 8 minut do końca spotkania. Czy będą w stanie strzelić 3 bramki zawodnicy Tafu? No, przekonamy się, ale w każdym razie tyle potrzebują, żeby awansować do ćwierćfinału, bo remis im nic nie daje. Muszą wygrać. Rekord natomiast dawać by się mogło, że kontroluje przebieg meczu aż do tego gola sprzed chwili Sławkowskiego, aczkolwiek kiedy już wydaje się, że wypada coś, przynajmniej na moment, z rąk jakaś karta, jakiś argument zostaje wytrącony z dłoni zawodników w zielonych strojach. Oni natychmiast odpowiadają tak, jak to zrobił Józefowski, choć oczywiście strzał w słupek tylko, no to jednak on był bardzo, bardzo groźny. Polak przytrzymany przez Włodarka. Nie pozwolił mu na oddanie dobrego strzału. Sławkowski. Strzał przy słupku lewym, ale przytrzymał rękę przy parkiecie Zborek. Widzimy, też noga tam pracowała, była potrzebna przy tej interwencji. Siedem minut do końca meczu. Polak trafia w rywala, jeszcze jest Oszek. Wejście zawodnika Tafu nieprzepisowe. O, jednak proszę, w drugą stronę to przewinienie zostało orzeczone. Czyli to już jest drugie przewinienie rekordu w tej połowie. Sztuczka pewnie chwyta piłkę. No, trochę za mocno. Teraz Patryk Cichowicz i to kosztowało
TAF stratę. Od autu będzie rozpoczynać rekord po kolejnej serii zmian. Znów świeża czwórka wprowadzona przez trenera na parkiet. Każe teraz swojej drużynie Michał Suchocki wyżej się przesunąć do presowania zespołu w zielonych koszulkach. Kwiatkowski będzie wykonywać teraz rzut rożny dla Toruńskiej Akademii Futsalu. Wyłożenie piłki przed linię 10 metrów. Strzał został jednak wyłapany przez Zborka, który natychmiast starał się uruchomić Sadlika, który jednak nie przyjął sobie dobrze piłki, przez to też nie padł piąty gol, a mogło tak się stać, gdyby troszkę więcej opanowania wykazał w tej sytuacji blond włosy zawodnik z numerem 10. Długa piłka, za długa na Sławkowskiego. Jeszcze Sadlik, no ale nie udał się dojść temu zawodnikowi do piłki na tyle dobrze, żeby oprócz tego, żeby ją ciupnąć, to jeszcze skierować się w światło bramki sztuczki, wobec czego rozpoczęli zawodnicy TAF-u. 5 minut 10 sekund do zakończenia spotkania. Rekord znów z piłką na połowie rywala. Strzał z prawej strony, z ostrego kąta, po długim rogu, no i tym razem już dopiął swego Kamil Sadlik. 19 minuta gry i rekord prowadzi 5-2. Trzeba przyznać, że dużym zaangażowaniem w grę się popisał Sadlik. Nie zrażał się swoimi kilkoma wcześniejszymi niepowodzeniami. Po prostu jeszcze raz zawitał w pole bramkowe zawodników toruńskich i tym razem już wykonał to, co do niego należało. To znaczy strzelił i trafił. Na trzybramkowym prowadzeniu, więc rekord po raz kolejny w tym spotkaniu. A za chwilę może być to prowadzenie czterobramkowe, ale w spojenie trafia. Teraz Igor Kaźmierczak. Cztery minuty i 17 sekund do końca spotkania. Sławkowski nie zdąży. Uciekła mu piłka, do końca starał się jeszcze walczyć Jakub, ale nawet ta próba wyjazdu takiego na wślizgu, powiedziałbym, przy linii bocznej, co groziło wycięciem sędziego, nie przyniosła spodziewanego efektu. Piłka dla TAF-u, ale wcześniej mamy przerwę na żądanie Michała Suchockiego.
5-2. Rekord prowadzi w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Polski do lat 15. Taki wynik oznacza, że Bielszczanie jutro zagrają w meczu z Sopkiem Kraków o godzinie 11. Natomiast drugą drużyną, która przejdzie dalej z grupy drugiej, będzie zespół z Lubaczowa. Ona zagra, drużyna Pogoni Sokół, Stalą Rzeszów, już o godzinie 9. Oczywiście trzeci i razem ostatni dzień turnieju finałowego w Lubawie. Także na antenie KP Sport serdecznie zapraszamy. No ale jeszcze nim będziemy myśleć o niedzieli, to skupmy się na końcówce spotkania Rekord TAF, bo tu jeszcze trochę grania przed nami, jeszcze może się trochę podziać, jeszcze mogą padać bramki. Sztuczka, wysoko wyszedł bramkarz TAF-u, no ale to już mówiłem, taki tradycyjny poniekąd obrazek, jeśli chodzi o zespół Toruńskiej Akademii Futsalu. Sztuczka jako rozgracz biegający przed bramkę, piłki jednak nie dostał, zostaje więc w roli rozgrywającego. Zawodnik w szarej bluzie, kapitan jednocześnie TAF-u. Sławkowski, doskoczył do niego Walczak, ale nie był w stanie zabrać mu piłki. Jeszcze raz Sławkowski. Sławkowski z dystansu odbija piłkę. Marcin Wolny, który pojawił się na końcówkę tego meczu w drużynie z Bielska Białej. Sławkowski odebrał piłkę przeciwnikowi. No i jeszcze będzie stały fragment dla TAF-u, bo Wolnemu gdzieś się piłka przykleiła do buta. No i zwlekali. I niestety dla siebie, gracze TAF-u, stracili koniec końców piłkę. Dwie i pół minuty do zakończenia spotkania. Pokazał się na środku pola bramkowego Wiertelosz, dostał zgranie piłki ze skrzydła, ale nie trafił w pierwsze tempo. Rozpoczął więc już Sztuczka. Sztuczka do Włodarka, Sławkowski, Włodarek. Grają przez całą szerokość parkietu piłką zawodnicy TAF-u. Strzał z dystansu Sztuczki. Nie udało się jednak bramkarzowi toruńskiej ekipy wpakować piłki do siatki. Sławkowski razem z Jasińskim próbowali odebrać piłkę przeciwnikom. Rekord jednak wychodzi spod tego pressingu. Walczak przed bramkę tam był. Kacper Oszek, nie, Igor Kaźmierczak, numer 8. Nie trafił on jednak czysto w piłkę. No i nadal 5-2, jeśli chodzi o wynik tego spotkania. Może być 5-3. No nie, bo jednak zatrzymane to uderzenie Duszyńskiego. Tak samo było z zagraniem Włodarka, choć musiał się napracować nieco Marcin Wolny, by sparować do boku to uderzenie. Minuta 15 do końca meczu i
Zarazem fazy grupowej. Mistrzostw Polski do lat 15 było Darek. Głośne uwagi trenera Suchockiego z ławki w kierunku swoich zawodników, którzy jeszcze szukają gola numer 3. Sławkowski pod linię końcową. Ucieknie piłka z zawodnikom w żółtych strojach. Widzieliśmy, jak rytmicznie zdjęli znaczniki gracze rekordu, kiedy tylko pojawiła się ta sytuacja z autem dla nich. Wiedzieli doskonale, że będą wpuszczeni na boisko na ostatnie kilkadziesiąt sekund tego spotkania. Tymczasem faul numer 2 drużyny TAFU w tej połowie. Przewrócony Kacperoszek. Kliś. Do Oszka, ale za mocno. Rozpocznie sztuczka, czy jeszcze raz podłączy się pod akcję? Tak jest, wybiega już ze swojej bramki kapitan Toruńskiej Akademii Futsalu, która ma 30 sekund na oddanie strzału. Sztuczka na środek, tu jest Duszyński. Sztuczka. Sztuczka. Mija Oszka, zostawia jeszcze Duszyńskiemu. Sztuczka, 12 sekund uderza, ale za wysoko. No i prawdopodobnie już się nic nie zmieni, jeśli chodzi o liczbę bramek po stronie zespołu toruńskiego, choć jeszcze jest jeden przechwyt głodnego Sławkowskiego. On się tutaj nie poddaje, no ale niestety zegar i syrena końcowa go oraz jego kolegów powstrzymała. Rekord Bielsko-Biała wygrywa z TAFU-em 5-2 i tym samym z kompletem 6 punktów mistrzowie Polski awansują do ćwierćfinału rozgrywek Mistrzostw Polski do lat 15. Torunianie zaś po 2 porażkach odpadają z dalszej rywalizacji w imprezie odbywającej się w Lubawie. Znamy więc już komplet uczestników fazy pucharowej, znamy komplet par 1/4 finału o godzinie 9 w meczu otwierającym rywalizację najlepszej ósemki o medale. Drużyna Stali Rzeszów spotka się z Pogonią Sokół Lubaczów o godzinie 10 GKS SMS Futsal Tychy zagra z GLKS-em Wilkowice, o 11 Sobek Kraków podejmie rekord Bielsko-Biała, a o 12, co widzimy, junior Hurta Płęczyca zagra z APPN-em Stal Mielec w kolejnych godzinach tej niedzielnej futsalowej uczty. Mecze półfinałowe i mecze o medale, o 15 finał mały o brązowy medal, a o 16 finał duży o złoto i o tytuł mistrza Polski do lat 15. Poznajmy jeszcze MVP tego meczu, które zakończyło nam rywalizację w Lubawie w dniu dzisiejszym. MVP meczu rekord kontra TAF Toruń. Kamil Sadlik, a więc to on. Za dwie bramki zdobyte w meczu z Toruńską Akademią Futsalu ze statuetką najlepszego gracza meczu. Dziękuję bardzo za tych kilkanaście godzin spędzonych na antenie KP Sport i w hali w Lubawie. Zapraszam na jutro na godzinę 9. To jeszcze raz plan gier właśnie na niedzielę, na 30 dzień stycznia 2022 roku. Z tą planszą Państwa zostawiam. Ja już natomiast kłaniam się nisko. Mateusz Orłowski, dobranoc. We'll be right back.